Waldek Malina to człowiek, który dopiero w wieku 40 lat odkrył w sobie podróżniczą pasję. To wtedy gracz komputerowy, któremu wszelka aktywność fizyczna była obca, nabył w komisie stary rower i postanowił na nim wyruszyć zwiedzać świat. Mogę powiedzieć tak, że tym razem, jak zresztą zwykle, ale tym razem wyjątkowa osoba, wyjątkowa z pewnego względu, bo podróżnicy z reguły podróżują gdzieś tam od zarania swojej przeszłości podróżniczej. Natomiast w przypadku Waldka Maliny, o którym mowa, będziemy gościć Waldka Malinę 30 stycznia, czyli w czwartek, ostatni czwartek miesiąca o godzinie 17. W przypadku Waldka historia była trochę inna, jeżeli chodzi o podróżowanie. Zaczął tak naprawdę dopiero w wieku 40 lat. Do 40 roku życia był, jak sam przyznaje, pasjonatem gier komputerowych i generalnie swoje chwile przyjemności czy pasji spędzał przed monitorem komputera. W wieku 40 lat, jak też mi powiedział, nabył pierwszy rower trekkingowy i wyjechał w świat. Jedną z pierwszych podróży była podróż po Zakałkaziu. O tej podróży będziemy mieli okazję posłuchać właśnie w czwartek. Były republiki Związku Radzieckiego, czyli obecny teren Czeczenii, Gruzji, Abchazji, tereny dosyć ciekawe politycznie, historycznie, ale na pewno i uważane za niebezpieczne, ale na pewno, co zresztą mogę też z autopsji potwierdzić, nieprawdopodobnie ciekawe ze względów na ludzi, na krajobrazy, na architekturę, historię. Oczywiście ta historia ostatnich lat, tak jak już wspomniałem, wiąże się bardziej z polityką globalną. O tym, że Gruzja staje się krajem popularnym dla Polaków do odwiedzania, czy Armenia, czy generalnie krainy Zakałkazia, to już wiemy wszyscy. Natomiast dostanie się tam, tak jak w przypadku Waldka Maliny, rowerem, no to już jest grubsza sprawa i przemieszczanie się na miejscu również rowerem, to są możliwości poznawania ludzi, poznawania, znajdowania się w bardzo niezwykłych czasami sytuacjach. O tym wszystkim zapewne Państwo usłyszycie w czwartkowym spotkaniu w cyklu Wyprawy na krańce Ziemi. Waldek Malina za cel swych podróży zawsze wybiera kraje mało turystycznie znane, które aktywnie promuje na swych prezentacjach.